Gościnna sala MCK PG Gigantów Mocy, a w niej przedstawiciele oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. To tutaj od samego rana osoby potrzebujące odbierały dary, które udało się zebrać w ramach Czerwonokrzyskiej Gwiazdki. No jak co roku, 24 raz tą akcję kontynuujemy, 24 rok z rzędu. W tym roku była połączona także ze zbiórką w sklepach Tesco, gdzie działaliśmy w ramach pomocy dzieciom. Także połączyliśmy te dwie akcje. Akcje uważamy za bardzo udane. Zebraliśmy 4,5 tony żywności. W krótkim przeliczeniu na pieniądze to jest troszeczkę więcej jak 44 tysiące. Plus gotówka. Gotówka jest w tej chwili jeszcze obliczona, ale już jest ponad 5 tysięcy. Za to wszystko żeśmy zakupili towary. Paczki są o wiele bogatsze jak w zeszłym roku. No ale też wszystkiego no, się nie da jak gdyby dystrybuować, bo było mniej troszeczkę podań. Więc zastanawiamy się w tej chwili nad dalszą dystrybucją. Jeśli chodzi o rozdanie, musimy to przed świętami zakończyć. Także wszystkim, którzy nam pomagali w akcji, szczególnie młodzieży, bez mała 400 wolontariuszy brało udział. Przejechaliśmy grubo ponad 1000 kilometrów, zwożąc te towary. No, grupa nas tutaj w sumie to pracowała bardzo mała, bo jeśli chodzi o członków PCK, to niespełna 10 osób. Wykonaliśmy tą robotę. By przygotować tego rodzaju działania charytatywne, konieczna była współpraca wielu osób i jeszcze więcej dobrej woli. Można by było powiedzieć, że nawet na medal, bo potrzeby są strasznie ogromne, jest bardzo dużo podań, chociaż troszkę mniej w tym roku, ale jak widać paczki są naprawdę zasobne tutaj. Jest to oczywiście zasługa przede wszystkim naszych wolontariuszy, ponieważ w tym roku wolontariuszami były wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, ale i udział wzięły szkoła podstawowa numer 3 i szkoła podstawowa numer 12. Cieszy takie zaangażowanie młodych ludzi, widzą, że potrzebna jest pomoc. Tak, jak najbardziej, są bardzo chętni i tutaj opiekunowie też bardzo chętnie się udzielali, czyli przy tych młodszych dzieciach oczywiście trzymali dozór. Są to podstawowe produkty żywnościowe, jest to mąka, jest to cukier, są to kasze, ryże, słodycze, to tak zawsze jak standowo, dżemy, herbaty, kawy ewentualnie, bo to wiadomo, to wszystko tworzymy paczkę z tego, co ludzie nam po prostu wrzucą do koszyczka, tak, ewentualnie niektóre produkty, których nam brakuje, zostają zakupione z puszek, z pieniędzy z puszek kwestarskich. Jeszcze niektóre rzeczy były przygotowane wczoraj w ostatniej chwili, także podań jest ponad 200, ponieważ musimy powiedzieć, że część podań została przeniesiona do Zelowa i tam już, żeby ludzie tutaj nie przyjeżdżali, bo mają daleko, wiadomo. Także jest dobrze ponad 200 podań, a jeśli chodzi o ilość, no to ponad 500 na pewno. I serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, tak, osobom o dobrym sercu, którzy wspomogli tutaj Polski Czerwony Krzyż, wspomogli ludzi potrzebujących i dzięki temu mogą oni spokojnie spędzić święta, a przynajmniej w jakiejś części my się tutaj przyłożyliśmy do tego. Paczki będą przekazywane także jutro.